Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to, za tę kolejną okazję do spotkania, do wymiany myśli. Dziś rzeczywiście tak jak to było zaplanowane, tak jak wymyślaliśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, wspólnie z panią Dobrowolską, z Solidarnymi, tematykę tego cyklu zaplanowaliśmy jako ostatni odcinek tej części. Właśnie refleksję o świętym Janie Pawle, o papieżu i o solidarności połączonych razem pytaniem i pytaniem nie tylko historycznym, ale pytaniem aktualnym o misję. Czy ta misja, którą on realizował świadomie i do niej nawiązywał, Jan Paweł II, czy ta misja, do której niewątpliwie także nawiązywała ważna część, najpiękniejsza, jeśli mogę tak powiedzieć, część Solidarności, czy ona jest aktualna, czy jest dla nas obowiązująca? Najpierw trzeba ją przypomnieć, żeby się nad tymi pytaniami zastanowić. I temu właśnie przypomnieniu ma służyć dzisiejsza okazja. Chcę zacząć od przywołania pewnych danych, które uzyskaliśmy dzięki bardzo solidnemu, niezwykle szeroko zakrojonemu badaniu świadomości historycznej, pamięci historycznej, można to i tak nazwać, przeprowadzonemu na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej w związku z Kongresem Pamięci, który odbywał się 6 tygodni temu tutaj w Warszawie na Stadionie Narodowym z udziałem kilkunastu tysięcy młodych ludzi. Poprzedzało ten kongres właśnie badanie, które miało zdać sprawę z tego, co dzisiejsi młodzi ludzie i jak całe społeczeństwo pamięta wspólną przeszłość swoich przodków, wspólną przeszłość Polski. I te wyniki, które były króciutko wzmiankowane w mediach, ale być może Państwo nie mieliście okazji się dłużej nad nimi zatrzymać, bo też w pełni nie były one chyba publikowane poza taką krótką tylko broszurą wydaną przez IPN, a ja miałem dostęp do pełnego zakresu wyników tego badania. Chcę od tego zacząć, bo wydaje mi się to ważne, wiedzieć w jakim miejscu jesteśmy. Otóż badanie przeprowadzone zostało na bardzo szerokiej próbie 6 tysięcy osób. To jest ogromna ilość osób przeankietowanych na zasadzie statystycznej, próbki statystycznej. Po 2 tysiące uczniów, osób powyżej 18 roku życia, po prostu Polaków, dorosłych można tak powiedzieć, już nie będących uczniami, oraz nauczycieli, nauczycieli historii w szczególności. No w ten sposób mamy możliwość porównania stanu świadomości pamięci historycznej w trzech bardzo ważnych dla nas grupach. I no cóż, z jednej strony te wyniki, nie ma czasu, żeby je omawiać szczegółowo, ja chcę nawiązać właściwie tylko do jednego ich aspektu. No, dają asumpt do myśli o tym, jak bardzo potrzebne jest dodanie do programu nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość, ponieważ wykazuje to badanie w sposób chyba nie dający się podważyć, że uczniowie, młodzi ludzie, a badania zostały przeprowadzone w momencie, kiedy jeszcze ten przedmiot zaczynał wchodzić, jeszcze nie wszedł właściwie, bo w roku 2022 wiosną i jesienią, no więc to były same początki tego przedmiotu. Ten przedmiot, który dodał w istocie historię najnowszą, tę po 1945 roku do obowiązującego kurikulum, do obowiązującego, no powiedziałbym, zestawu wiadomości, które uczeń musi odebrać, w szkołach polskich de facto historia kończyła się na 1945 roku. Nawet jeśli program przewidywał to dalej, to już zaczynał się czas matur, czas egzaminów ośmioklasisty i zazwyczaj uczniowie, jeśli usłyszeli o czymś z najnowszej historii, to kończyło się na II wojnie. Dlaczego nauczanie szkolne jest ważne? No, przepraszam, że zatrzymuję się przy tym temacie, ale myślę, że to jest dla Państwa może interesujące. Na to pytanie również przynosi odpowiedź owa ankieta, czy raczej owo badanie, ponieważ jednym z pytań, które zostało w nim postawione, brzmiało tak, z jakich powiedziałbym, źródeł czerpiesz swoją wiedzę o przeszłości?
I otóż, jak łatwo się domyślić, najmłodsze pokolenie, właśnie uczniowie, chyba w 59%, jeżeli dobrze sobie przypominam, można było wymienić trzy elementy, dlatego suma tych procentów to jest powyżej 100. Otóż na pierwszym miejscu wymieniała 59% chyba takich odpowiedzi było internet, gry komputerowe. To jest źródło wiadomości numer jeden o przeszłości. Ale zaraz na drugim miejscu 56%, czyli tuż poniżej, jest szkoła. Czyli szkoła nadal jest ważnym źródłem wiedzy o przeszłości. Nie można jej lekceważyć, nawet jeżeli dostrzegamy te tendencje, no powiedziałbym, spychania stopniowo na margines roli szkoły. To wciąż jednak szkoła jest ważnym miejscem tworzenia pewnego zestawu wiadomości i postaw. Książki, dodam może dla porównania, wymieniło 10%, czyli de facto 3%. No powtarzam, każdy mógł trzy rzeczy wymienić, czy trzy źródła. Czyli bardzo mało. No książki niestety są coraz mniej ważnym źródłem wiadomości, ale nie jest to okazja, żeby biadać nad tym aspektem, tylko żeby przejść do wątku ściśle związanego z zaproponowanym tematem dzisiejszego spotkania. Otóż wśród bardzo wielu bardzo ciekawych pytań o bohaterów, antybohaterów pojawia się między innymi takie pytanie o postaci i wydarzenia budzące ciekawość uczniów. Najczęściej wybierany był, teraz mówię tylko o uczniach, o grupie uczniów, Józef Piłsudski, II wojna, Jan Bytnar, Rudy, Tadeusz Zawadzki, Zośka, Powstanie Warszawskie oraz Aleksy Dawidowski, Alek. Z czego to wynika? Z lektury. Z lektury Kamińskiego, Kamienie na szaniec. To jest obowiązkowa lektura, wszyscy czytali, więc stąd uczniowie, więc stąd takie, a nie inne postaci wymienione. Kanon antybohaterów, takich, których się wstydzą uczniowie, otwiera Stanisław August Poniatowski. Na drugim miejscu jest Jaruzelski, na trzecim Wałęsa, na czwartym Jan Paweł II, na piątym Piłsudski, na szóstym Bierut, na siódmym Bogusław i Janusz Radziwiłłowie, na ósmym Mickiewicz, na dziewiątym Henryk Walezy, na dziesiątym Gomułka. No zapewne jesteście Państwo trochę zaskoczeni takim zestawem, ale jest on moim zdaniem odzwierciedleniem braku wiedzy, elementarnej wiedzy uczniów, no bo wymieniają te nazwiska, które w ogóle słyszeli. No bo jeszcze rozumiem, znaczy o tym za chwilę będziemy mówili, ale potrafię połączyć falę hejtu w stosunku do Jana Pawła II z tą wysoką pozycją na liście antybohaterów, ale dlaczego na przykład Mickiewicz znalazł się tuż za Radziwiłłami, a przed Gomułką na tej liście hańby. No myślę chyba tylko dlatego, że w niektórych szkołach może każą się jeszcze uczyć na pamięć jakiegoś fragmentu pana Tadeusza. Ale to odzwierciedla coś ważnego, to znaczy brak wiedzy. Raczej tylko tak bym to na razie interpretował. Niemniej jeszcze dwie tylko dane przytoczę z tego arcybogatego. Tam jest mnóstwo szalenie ciekawych wątków o najpopularniejsze filmy, autorów, powieści. Nie tu miejsce, żeby to streszczać. W każdym razie wymienię jeszcze tylko dwa zestawy danych z tego badania. Jedno dotyczy rozliczenia z dziedzictwem PRL. U dorosłych Polaków 69% jest za rozliczeniem ze złym komunistycznym dziedzictwem PRL. U nauczycieli 82%, a u uczniów 47%. Czyli najniższy, jakby najmniej ich to obchodzi. W porządku. Ciekawszy jest i może bardziej dający do myślenia inny wskaźnik, to przy okazji tylko wymienię, że padło również pytanie o patriotyzm. Czy identyfikujesz się, czy jesteś patriotą? Po prostu takie pytanie. Wśród dorosłych Polaków, czyli powyżej 18 roku życia, 82% odpowiedziało tak. I to jest chyba dobry wynik. Wśród nauczycieli ten procent był jeszcze wyższy, powyżej 90%. Natomiast wśród uczniów ten procent wynosił 64%. Czyli poniżej 2/3 uczniów uważa się za patriotów. Ktoś może powiedzieć, nie jest źle, ale właściwie dlaczego aż dla 1/3 patriotyzm nie kojarzy się z niczym, z czym warto byłoby się identyfikować? To daje do myślenia ten znacznie gorszy wynik patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Jest tu jakieś zadanie do wykonania, tak na to chyba można patrzeć.
I teraz przechodzę do ostatniej danej z tego właśnie badania pamięci historycznej, a mianowicie wymień najważniejsze wydarzenia dla historii Polski. I otóż Solidarność, ruch Solidarność zajmuje w tym rankingu miejsce u uczniów 31. 31. Nie istnieje, po prostu, nie wiem, to było chyba poniżej 0,5%, jakiś promil w każdym razie uczniów wymienił Solidarność jako coś ważnego. No to wydaje mi się powinno nam dać do myślenia. Oczywiście u dorosłych, u nauczycieli to był znacznie wyższy procent, wyższe miejsce, gdzieś w pierwszej dziesiątce, nie na pierwszych miejscach, ale, no, ale nie tak dramatycznie źle. No coś zostało tutaj zaprzepaszczone, tak bym to ujął. I to jest może powód, żeby zastanowić się, dlaczego. Jeżeli mamy mówić o Solidarności, o Janie Pawle II, o misji, no to zacznijmy od stanięcia na ziemi, tej ziemi. Tak bym strawestował pamiętne słowa Jana Pawła II. Ta ziemia w tej chwili tak wygląda. Dlaczego tak wygląda? Ano bo jest uprawiana, nie tylko Jan Paweł II mówił o pewnej misji. Różne misje są realizowane na tej ziemi. No, jakąś misję pewnego rodzaju można obserwować w tym, co tworzy telewizja TVN na temat Jana Pawła II, na temat polskiej tradycji, co tworzą największe portale informacyjne starające się wydobyć to, co najgorsze może zostać powiedziane o Polakach i polskości. No to z takich nowych wiadomości pokazujących ten trend w kilku już czasopismach popularnych ukazała się zapowiedź książki, która ukaże się w najbliższym czasie, chyba w najbliższych dniach, Cezarego Łazarewicza, znanego dziennikarza Gazety Wyborczej, który już raz zdobył Nagrodę Hieny roku w 2012 za swoją książkę o relacjach między ojcem braci Kaczyńskich a jego synami. Teraz wziął na warsztat SKS, to jest dla mnie jako krakowianina ważny temat, czyli Studencki Komitet, ten, który właśnie w 1976 roku zrodził się w reakcji na zamordowanie studenta polonistyki Stanisława Pyjasa. Otóż z tych właśnie zapowiedzi, wywiadów można zrozumieć, że całość książki wypełnia, książki, która chyba się nazywa Szewska, od nazwy ulicy, gdzie został zamordowany Pyjas, że Pyjas oczywiście spadł ze schodów, bo był pijany, tak jak generalnie ta opozycja to była grupa pijaków, alkoholików, którzy teraz się pieklą w sprawie, no, w sprawie Pyjasa, niszcząc życie kolejnym osobom niezasłużonymi oskarżeniami, że SB miała tutaj coś do zrobienia. No, streszczam na podstawie tylko zapowiedzi autora, ale dlatego wydają mi się one warte przypomnienia, że pokazują pewną tendencję. Nie tylko Solidarność jest do zapomnienia, ale cały ten ruch, który prowadził do walki z dziedzictwem komunizmu, walki o niepodległość Polski, walki o powstanie z kolan, na które rzuciła nas sowiecka przemoc przychodząca ze wschodu i zainstalowała tutaj rządy swojej agentury, to wszystko ma być przedstawione jako no, albo takie żenujące nieporozumienie, właściwie nie wiadomo z czym oni walczyli, po co. Nie było, chyba nie było tutaj jakichś wielkich problemów wcześniej. No, bez sensu. Nasza historia jest bez sensu. Chyba to jest najprostsza lekcja, jaka ma z tej całej fali publikacji, bo wymieniam akurat najnowszą, ale Państwo zapewne potrafilibyście przywołać, zapewne nie z własnej lektury, ale z informacji prasowych, no całe setki takich programów telewizyjnych, czy książek, czy rozmaitych spektakli teatralnych, zwłaszcza tam to jest modne, które tak właśnie pokazują naszą przeszłość jako powód do wstydu, do przewartościowania wyłącznie w kierunku negatywnym. I to się nazywa spojrzeniem krytycznym. Zastanawiam się, dlaczego w takim stopniu udało się to z Solidarnością. Bo
No niewątpliwie te wyniki, które przytoczyłem na wstępie, każą się zastanowić nad tym, dlaczego to było możliwe. Dlaczego w skali pamięci europejskiej przełom, pozytywnie oceniany jako wyzwolenie, emancypacja, dzisiaj używane najczęściej słowo w tym kontekście, łączy się z obaleniem muru berlińskiego, ewentualnie z aksamitną rewolucją w Pradze, natomiast nie ma w świadomości europejskiej albo gdzieś na marginesie, a co gorsze w naszej świadomości, nie ma solidarności, która poprzedzała i to, co osiągnął Havel i czego absolutnie nikt nie zabiera Czechom i Słowakom i to, co osiągnęli Niemcy, przede wszystkim młodzi Niemcy w listopadzie 1989 roku. Dlaczego tak się stało? No myślę, że taki najprostszy powód, jaki przychodzi na myśl, to jest pytanie o twarz Solidarności. No bo kojarzymy z jakimiś, no właśnie w Czechosłowacji to był Havel, w Niemczech nie ma twarzy pojedynczej, ale są ci młodzi ludzie, którzy wchodzą na mur, prawda, i nie pytamy co dalej i skąd się to wzięło. Natomiast u nas no, mamy dwie twarze Solidarności. Jedna to jest Lech Wałęsa, a druga to jest Jan Paweł II. O ile Lech Wałęsa stał się twarzą Solidarności, usuwając inne w cień postaci niewątpliwie nadające się i zasługujące na to, by znaleźć się na sztandarach pamięci o tym ruchu, takie jak Anna Walentynowicz choćby, no, Lech Wałęsa, wiemy, po pierwsze żyje nadal i mówi rzeczy, których słucha się z pewnym zażenowaniem. I to mówię niezależnie od orientacji politycznej. No, nie jest łatwo słuchać Lecha Wałęsy bez zażenowania współcześnie. Ale także wiemy i właściwie dzisiaj to już nie jest stwierdzenie kontrowersyjne, jak w czasach, kiedy mój magistrant Paweł Zyzak pisał swoją pracę, czy Sławomir Cęckiewicz swoje prace wcześniej oczywiście bardzo ważne publikował. Dzisiaj nie jest już żadną kontrowersyjną tezą stwierdzenie, że Lech Wałęsa przez pewien czas swojej kariery, no powiedziałbym związkowej, współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i donosił na kolegów. On temu zaprzecza, ale właściwie robi to już samotnie albo w bardzo niewielkiej grupie. I to rzuca automatycznie jakiś cień, no sprawia, że Lech Wałęsa może znaleźć się wśród katalogu bohaterów naszej pamięci, ale jednocześnie także znajduje się w katalogu antybohaterów i jakoś to rozumiemy. Nie jest to, to uplasowanie akurat nie budzi chyba kontrowersji, takie podwójne, bohater i antybohater jednocześnie. W przypadku Jana Pawła II jest oczywiście inaczej. Jan Paweł II o tym, że był najważniejszą twarzą Solidarności, przekonuje choćby przez pryzmat tego zdjęcia, które każdy jeszcze do niedawna pamiętał, zdjęcia bramy Stoczni Gdańskiej w okresie strajku sierpniowego w 1980 roku, gdzie to zdjęcie papieża tuż po ogłoszeniu wiadomości, że został papieżem wykonane, było najważniejszym symbolem, oczywiście obok zdjęcia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To był ten ośrodek skupiający nadzieję, jakiś powiedziałbym, jakiś żywioł duchowy, który utrzymywał ten strajk, który pozwolił rozszerzyć go na całą Polskę. Jan Paweł II nadał pojęciu Solidarność pewną niezwykle spójną interpretację, która trafiła chyba do największej liczby członków Solidarności i tych, którzy nawet później już świadomie ją wspominali, a nie chcieli jej ani o niej zapomnieć. To jest taki wymiar, w którym pojęcie Solidarność łączy się z pojęciem ojczyzna, wspólnotą, historyczną wspólnotą o określonej tradycji, o określonych błędach, winach i określonych zasługach, dziedzictwie, arcybogatym dziedzictwie duchowym, o znaczeniu zasadniczym łączącym słowo wspólnota z Polską w przypadku ruchu Solidarność.
Wiemy, że nie był to jedyny sposób interpretowania tego ruchu. Był taki sposób, powiedziałbym, bardziej socjaldemokratyczny, nazwijmy go tak najogólniej. Zapewne Jacek Kuroń tutaj mógłby być twarzą tak rozumianej solidarności w bardzo pozytywnym znaczeniu, ale no niewątpliwie tutaj bez odwołania do ojczyzny czy ze znacznie mniejszym naciskiem na to odwołanie. Był także taki nurt, który interpretował chyba najwymowniej złotousty ksiądz profesor Józef Tischner w swoich pięknych książkach o etosie solidarności. Dla niego solidarność była no, spotkaniem z drugim człowiekiem. To jest relacja otwierająca nas na potrzeby drugiego człowieka. I to jest bardzo piękna interpretacja. Jednocześnie mnie się wydaje, być może odczytuję ją fałszywie, są znacznie lepsi ode mnie, bez porównania lepsi ode mnie znawcy myśli Józefa Tischnera. Przypominam, że był to chyba najbardziej znany interpretator solidarności, znaczenia słowa solidarność w czasach, kiedy ona powstawała. Ale wydaje mi się, że błąd polegał na tym, że ksiądz profesor Tischner starał się wyraźnie oddzielić pojęcie solidarności od wspólnoty narodowej, od ojczyzny. To miało być tylko ja i ty, ja i drugi człowiek. To uniwersalizuje oczywiście pojęcie solidarności, ale to jednocześnie czyni z solidarności zjawisko ahistoryczne, w jakimś przynajmniej znaczeniu, tak jak ja to widzę, zjawisko no, interpersonalne, przepraszam za to słowo takie może techniczne. Tylko dwoje ludzi wystarczy, czy dwóch ludzi, żeby ta solidarność mogła się wytworzyć. Otóż wydaje mi się, że w interpretacji Jana Pawła II, i teraz prowadzę do tego, żeby zrozumieć, dlaczego jest ona tak zwalczana i dlaczego przyklejono do Jana Pawła II tak, no, powiedziałbym, konsekwentnie budowany negatywny wizerunek, który dzisiaj kumuluje się w tej akcji no, zniesławiania, nie mającego już żadnego związku z faktami, po prostu mającego zniszczyć do końca tę postać i jej znaczenie w naszych dziejach. Co się oczywiście nie udaje i mam nadzieję nigdy nie uda, ale wysiłki widać się i intensyfikują. Otóż Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że rozumie solidarność jakby w potrójnym znaczeniu. To jest solidarność oczywiście z tymi, którzy nas otaczają, którym pomagamy, których spotykamy, tak jak no właśnie ksiądz Tischner to interpretował. Współcześnie widzimy dookoła siebie ludzi potrzebujących pomocy i nie lekceważymy ich, nie zostawiamy ich. Próbujemy im pomóc, na tym polega solidarność. Powinniśmy w każdym razie to robić. Ale jednocześnie solidarność w ujęciu Jana Pawła II to jest także solidarność z tymi, którzy przed nami byli. To jest wdzięczność wobec tych, którzy przed nami byli, tych, których znaliśmy, nasi rodzice, dziadkowie i tych, których nigdy nie mogliśmy poznać, bo żyli wieki przed nami, ale zostawili coś bezcennego, dzięki czemu jesteśmy tym, kim jesteśmy. Mówimy językiem, którym mówimy, otacza nas ta, powiedziałbym, sfera kulturowa, którą oddychamy, która jest dla nas naturalna i która nas upiększa, tak bym to ujął. A więc ta wdzięczność rzutowana wstecz to jest także solidarność z tym dziedzictwem, które mamy po przodkach i którego nie możemy zlekceważyć. Musimy o nim także pamiętać, nie możemy go porzucić. Nie możemy zrezygnować z jego upiększania z kolei dalej, z dbania o to dziedzictwo. Właśnie w poczuciu wdzięczności. Ale to jest także solidarność rozumiana jako zadanie na przyszłość, zadanie wobec następnych pokoleń, które przyjdą po nas. Solidarność dotyczy nie tylko tych ludzi, których widzimy wokół siebie, tu przed sobą, ale dotyczy także następnych pokoleń, którym chcemy przekazać to, co odziedziczyliśmy po przodkach, jeszcze bogatsze, upiększone naszą pracą, wzbogacone. I na tym polega to, powiedziałbym, rozciągnięte w czasie znaczenie solidarności. Znaczenie, w którym kluczowym słowem jest wspólnota. Solidarność oznacza wspólnotę, nie dwóch osób, nie ja i drugi, tylko wspólnotę wielu, wielu pokoleń budujących
razem rodzinę rodzin, można byłoby to tak ująć, jak wielokrotnie zresztą Jan Paweł II ujmował pojęcie narodu. I tu warto zderzyć wobec tego dwa odczytania tej roli Jana Pawła II i solidarności, i polskości, pochodzące z tego samego roku 1987, kiedy papież przyjeżdżał po raz trzeci do Polski z pielgrzymką, która miała nas podnieść z dna beznadziei po 6 latach stanu wojennego, kiedy bardzo marnie było. Większość z Państwa, duża część z Państwa pamięta ten czas. To był naprawdę czas przygnębiający, smutny. Milion osób najaktywniejszych wyrzucił stan wojenny z Polski, tych młodszych osób, a inni zostali i żyli coraz gorzej, w sensie materialnym to można powiedzieć, a w sensie duchowym także tej nadziei bardzo nam brakowało. I wtedy przyjeżdża Jan Paweł II i dźwiga nas. Mówi o Westerplatte, o tym jeszcze za chwilę i ja wspomnę, przypomnę to w takim przeglądzie chronologicznym, ale chcę zacząć od tego 87 roku, żeby zderzyć jakby dwie postawy wobec dziedzictwa Solidarności. Jeden cytat pochodzi z zapisków myśliwego Czesława Miłosza, wtedy spisywanych właśnie w 87 roku. To cytat znany, ale pozwólcie Państwo, oba cytaty, które chcę przytoczyć, są znane, ale warto je przywołać i zastanowić się nad nimi. Czesław Miłosz w 87 roku. Wśród mężów stanu, monarchów, wodzów XX wieku ani jednej postaci, która by odpowiadała naszemu obrazowi królewskiego majestatu, z wyjątkiem Karola Wojtyły. Tylko on mógłby naprawdę grać królów Szekspira. Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla i to takiego, o jakim śniła, z piastowskiego szczepu, sędziego pod jabłoniami, nieuwikłanego w skrzeczącą rzeczywistość polityki. Król, nosiciel wiary mesjanicznej, głęboko przekonany, że istnieje państwo duchów, gdzie odbywają się zapasy, zmagania, triumfy, tuż obok tej drugiej historii żywych, ale w ścisłym z nią związku. Podróże Jana Pawła do Polski mogą być rozumiane jako walka toczona w zaświatach o jej duszę, jakby każde łączenie się tysięcy jego słuchaczy w braterskiej miłości, choćby na krótko, poruszało niebiosa. Zdarzało się razem i tam, i tu, na ziemi. Czyżby wiedział z góry, że ze zbiorowego poniżenia potrafi ludzi podnieść w insurekcji bezkrwawej? Koniec cytatu z Miłosza. Myślę, że bardzo piękny cytat, oddający także, tylko piękniej niż potrafiłbym to sformułować, moje myślenie o Janie Pawle. I cytat z tego samego 87 roku, który znów w skrócie Państwo znacie, ale warto go posłuchać w większej całości, ponieważ często spotykamy się z zarzutem, że wyrywamy to zdanie z kontekstu. To oczywiście cytat z krótkiego eseju Donalda Tuska, opublikowanego w 87 roku w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, tuż po wizycie Jana Pawła II, w Znaku, w odpowiedzi na pytanie ankietowe o polskość, o znaczenie polskości. I pozwolę sobie teraz większy cytat przytoczyć. Polskość jako zadany temat. Wydawałoby się tylko usiąść i pisać. A tu pustka, tylko gdzieś w oddali przetaczają się husarie i ułani, powstańcy i marszałkowie majaczą dzikie pola i jasna góra, dziejowe misje, polskie miesiące, zwycięstwa i klęski. Zwycięstwa? Jak wyzwolić się z tych stereotypów, które towarzyszą nam niemal od urodzenia, wzmacniane literaturą, historią, powszechnymi resentymentami? Co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło, ponuro śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych rojeń? Polskość to nienormalność. Takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu. Historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać.
Tam, gdzie inni mówią człowiek, ja mówię Polak. Gdzie inni mówią kultura, cywilizacja i pieniądz, ja krzyczę Bóg, honor, ojczyzna. Wszystko koniecznie dużą literą. Kiedy inni budują, kochają się i umierają, my walczymy, powstajemy i giniemy. I tylko w krótkich chwilach przerwy rozważamy nasz narodowy etos odrobinę krytyczniej. Opuszczę już, zmierzając do konkluzji. Jest jakiś tragiczny rozdziew w polskości między wyobrażeniem a spełnieniem, planem a realizacją. Polskość jest etosem pechowców, etosem przegranych i zarazem niepogodzonych ze swoją przegraną. Porywa się na czyny wielkie z mizernym zwykle skutkiem. Polskość w rzeczy samej jest nieadekwatna do ponurej rzeczywistości, nieadekwatną do ponurej rzeczywistości, projekcją naszych zbiorowych kompleksów. Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski, tej na ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia, prowadzi w krainę mitu. Koniec cytatu. Tu już bez wyrywania z kontekstu, tak wygląda to, co napisał Donald Tusk w 1987 roku, kiedy Jan Paweł II próbował podnieść, przywrócić tę solidarność duchową, która łączy nas raz jeszcze nadzieją na to, że nie musi być przegrana, brudna i biedna, że może być duchem bogata i jednocześnie szczęśliwa. Myślę, że kontrast między tymi dwoma postawami, nie mówię tu o osobach, nie chodzi mi ani o Donalda Tuska, ani o Czesława Miłosza, chodzi mi o jakby dwie postawy. Jedna to jest z pewnego dystansu, jakby w roli obserwatora raczej się tutaj ustawia Miłosz, ale jednak próba rozumiejącego spojrzenia na to, co chce osiągnąć Jan Paweł II z tym dziedzictwem solidarności wielopokoleniowej, z dziedzictwem ojczyzny. A z drugiej strony to, co wyraża najsilniej, nie stwierdzenie polskość, to nienormalność, tylko właśnie to podsumowanie. Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski, bo Polska jest brudna, biedna, przegrana. Dosłownie cytuję. Otóż ucieczka od wspólnoty jest niewątpliwie postawą nie jednego człowieka, nie Donald Tusk, czy jakaś jedna osoba, czy kilka osób jest winnych, że tak powiem, tej postawy, to jest postawa będąca całą falą współczesnej cywilizacji. Cywilizacji, którą streścił lepiej jeszcze od Donalda Tuska autor przytaczany przez niego jako pozytywny przykład dla Polaków. Czytajcie Gombrowicza. Wystarczy przeczytać dziennik i naprawdę wczytać się w to powtarzające się dużymi literami poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja. Jestem tylko ja, nie ma żadnej wspólnoty, tylko ja się liczę. To jest postawa nie Gombrowicza tylko, ale znów bardzo dużej części współczesnych ludzi, którzy przekonywani są do tego, że nic ich nie łączy ani z drugim. Z tym walczą oczywiście rozmaite socjaldemokratycznie, czy humanistycznie, czy chrześcijańsko motywowane idee przypominające nam o obowiązkach wobec drugiego człowieka, ale nie łączy nas zwłaszcza nic z tą wspólnotą wielopokoleniową. Nacjonalizm to jest skrót dla wszelkich skojarzeń ze wspólnotą szerszą niż właśnie ta, którą wybieramy sami, bez obowiązku, a wyłącznie na mocy własnej decyzji suwerennej. Otóż to właśnie jest zaprzeczeniem, ucieczką od tej tradycji, która tyle nam dała, której tyle zawdzięczamy i bez której jesteśmy o tyle ubożsi. Gdy zastanawiamy się nad pojęciem solidarność, to warto sobie uświadomić, że funkcjonuje ono w języku politycznym, można tak powiedzieć, od niedawna, właściwie od XIX wieku. Wcześniej ono w takim znaczeniu nie występuje, a jednak, choć nie ma słowa, pojęcie przecież innymi słowami wyrażane istnieje. Myślę, że przywoływane przeze mnie często, ale nie dlatego, że nie mam innych skojarzeń, tylko dlatego, że wydaje mi się, że to jest szczególnie ważne i że trzeba powtarzać
skąd bierze się nasz początek, naszej wspólnoty duchowej. Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, wyraził istotę solidarności w trzech swoich, no takich mądrościowych zdaniach zapisanych w swojej kronice. Jedno to jest zdanie identitas est mater societatis. Tożsamość jest matką wspólnoty. Tożsamość, czyli no, jesteśmy podobni do siebie, chcemy czuć się jedną wspólnotą, prawda? To jeśli tak odbieramy, to będziemy sobie pomagać nawzajem. Bez tej wspólnej tożsamości duchowej, kulturowej, która uczyni nas sobie bliskimi, nie będziemy wspólnotą. Drugie pojęcie to jest pojęcie wymienione przy okazji omawiania no, pewnego historycznego faktu obrony miasta oblężonego przez wojska króla niemieckiego, gdzie przywołuje te zdania z Pieśni nad Pieśniami mistrz Wincenty o miłości mocnej jak śmierć, że jeżeli rodzice tam poświęcili siebie i dzieci w tej walce o obronę swojej ojczyzny, to wydaje się szaleństwem, ale jeśli podejmuje się jakiś czyn z miłości, a tutaj motywem głównym była miłość w interpretacji mistrza Wincentego, miłość do tej wspólnoty, która powinna się obronić, być obroniona naszym poświęceniem, to nie jest szaleństwem. To jest właśnie coś najpiękniejszego, co możemy z siebie dać. Poświęcić siebie dla większej od nas sprawy wspólnoty, rozumianej jako dobro wspólne, a nie walka ze złem zewnętrznym. I trzeci element, który moim zdaniem definiuje solidarność już w ujęciu mistrza Wincentego, to jest oczywiście jego definicja sprawiedliwości. Dicta est justitia quae plurimum prodest ei qui minimum potest. To znaczy sprawiedliwość polega na tym, żeby pomagać najbardziej temu, który może najmniej. Pomagamy najsłabszym. Na tym polega solidarność. Nie musimy pomagać najsilniejszym. Ci sobie dadzą radę bez nas. Natomiast słabi, potrzebujący wymagają naszej pomocy. Nie możemy o nich zapomnieć. Niezależnie od tego, czy to są dzieci nienarodzone, czy to są kalecy, czy to są starcy, to właśnie im nasza wspólnota jest potrzebna, nasza solidarność. Solidarność w szczególności pomaga słabszym. Niemniej, tak jak powiedziałem, to pojęcie, które przecież jest stare i oczywiście nie zaczyna się w historii ludzkości od mistrza Wincentego, tylko on je nazwał jako część pewnej wspólnoty, którą on nazywał wspólnotą lechitów, lechicką, prawda, czyli polską. Ale to stare pojęcie zaczyna być nazywane nowym słowem solidarność dopiero, jak już powiedziałem, w XIX wieku. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszym słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego w ogóle nie ma takiego, w tych sześciu opasłych tomach nie ma takiego słowa jak solidarność. Pojawia się w słowniku wileńskim z 1857 roku, drugim takim naukowym, można powiedzieć, słowniku. Tyle tylko, że tam znaczy to wyłącznie nawiązanie do łacińskiej nazwy monety, solidus. Autorzy słownika wyobrażali sobie jedynie solidarnie wydany weksel, za który wszystkie podpisane pod nim osoby przyjmują wspólną odpowiedzialność. Czyli solidarność to jest element ekonomii wymiennej. No, solidarnie odpowiadamy za jakiś dług. Solidus, czyli właśnie ta moneta rzymska jest tutaj źródło słowem. Ale już 6 lat później w encyklopedii Orgelbranda wydanej tutaj w Warszawie, wspaniałym, chyba najwspanialszym pomniku naszych encyklopedystów, w najlepszym tego słowa znaczeniu, pod zaborami rosyjskimi funkcjonujących, pojawia się hasło solidarność już z ważnym uzupełnieniem. Cytuję definicję. Solidarność jest wzajemna odpowiedzialność wszystkich za jednego, czyli wspólność zobowiązań i uprawnienia, mocą której należytość przypadająca kilku osobom może być przez jedną z nich wymagalną. Również obowiązek ciążący na kilku winien być w danym razie przez jednego spełniony. W rzeczywistości rodzaj ten wspólnictwa bywa tylko co do przedmiotów niepodzielnych zastosowany. A więc jesteśmy solidarni wobec czegoś, co jest niepodzielne. Wtedy jest wymagana od nas solidarność. To jest właśnie
ten element, w którym pojawia się koniecznie wspólnota. Wspólnoty nie możemy podzielić, tylko właśnie ona się buduje przez coś, co jest niepodzielne. Naszą tradycję, godność jako wspólnoty, przeszłość, która jest niepodzielna i przyszłość, która jest niepodzielna, bo zależy razem od nas, jaka ona będzie, ta przyszłość naszej wspólnoty. Już pierwszy dwudziestowieczny leksykon naszego języka niedźwieckiego-kryńskiego, słownik Karłowicza niedźwieckiego-kryńskiego, podaje w 1915 roku bliski naszemu rozumieniu sens słowa solidarność. W tomie szóstym tłumaczy go tak po prostu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Podając też charakterystyczny przykład zdania. Bronili się w imię solidarności. Mamy jakieś rzeczy niepodzielnych, których solidarnie bronimy. No hasło wszyscy za jednego, jeden za wszystkich znamy naturalnie z Trzech Muszkieterów. Teraz podobno jakaś nowa ekranizacja, ponoć całkiem udana weszła. Nie wiem, nie widziałem jeszcze, ale czytałem pozytywne recenzje. I myślę, że dobrze, no tak jak my powinniśmy sięgać do naszej klasyki, do Potopu, do Ogniem i Mieczem, to dobrze, że Francuzi dbają o swoją klasykę i przypominają już nie wiem, którą, nastą chyba ekranizację. Myśmy się na razie w ostatnich 80 latach doczekali jednej ekranizacji, trylogii, a Francuzi przypominają i dobrze Dumas i jego Trzech Muszkieterów. Otóż myślę, że to pojęcie, że łączy nas coś niepodzielnego, coś, co można by inaczej nazwać bardzo brutalnie, w pewnym sensie w sposób zaprzeczający naszej wolności, wspólnotą losu. Uświadomione zostało Polakom niezwykle brutalnie właśnie w XX wieku. Jerzy Giedroyć kiedyś tak półcynicznie w rozmowie z Gazetą Wyborczą, kiedy jeszcze z nią rozmawiał, powiedział, że ostatecznie naród polski stworzyli Stalin z Hitlerem. W momencie, kiedy ktoś tylko dlatego, że był Polakiem, niezależnie od tego, czy był członkiem KPP, czy chciał kolaborować z Niemcami, zależnie od miejsca, że tak powiem, pod okupacją, był likwidowany, był zabijany tylko dlatego, że został zidentyfikowany przez Stalina, przez system sowiecki jako Polak. To był los Polaków w Związku Sowieckim już w tak zwanej Wielkiej Czystce w 1937-1938 roku. No a po stronie niemieckiej oczywiście wiemy, jakie było miejsce Polaków w hierarchii rasowej przewidzianej przez Hitlera do degradacji zaraz po Żydach i wspólnocie Cyganów czy Romów, jak się ich dzisiaj określa, Polacy, szerzej Słowianie, byli przeznaczeni właśnie do takiego potraktowania. I to właśnie ta wspólnota losu, no nie uciekniemy od tego, albo będziemy Polakami, albo nas nie będzie, bo nas zabiją. Bo nas zabiją, dlatego że przeszkadzamy naszym sąsiadom. To jakby uświadamiało tę wspólnotę losu, którą albo można potraktować jako przekleństwo i można zrozumieć ten argument, którego użył Donald Tusk w swoim eseju. No jeżeli tak się funduje naszą wspólnotę tylko przez negatywne doświadczenie prześladowań, przez sąsiadów dość silnych, silniejszych od nas, no to może lepiej uciec od tej wspólnoty, wyjechać stąd, nie identyfikować się z tą wspólnotą, to może unikniemy tego losu. I to jest wybór, no właśnie powtarzam, po części zrozumiały. To był wybór także w jakimś sensie zrozumiały w 1987 roku dla tej części zniechęconej. No Solidarność przegrała, prawda? 6 lat stanu wojennego i nic się nie zmienia, raczej się pogarsza. Więc jest ta pokusa, modlimy się, nie wódź nas na pokuszenie, Panie. Ta pokusa czasem jest silna, żeby właśnie uciec od wspólnoty, którą odczuwamy jako brzemię, jako zagrożenie. I wtedy pojawia się właśnie inna możliwość. Czy tę wspólnotę losu traktujemy jako przekleństwo, czy jako dziedzictwo z całym jego bogactwem. Bogactwem zrealizowanym właśnie w tej kulturze, jaka pozwala nam się porozumiewać, tak powiedziałbym wszechstronnie, jak też w tej historii tak bogatej właśnie, nie będącej tylko katalogiem nieszczęść przecież. To przede wszystkim, co wiąże się ze spotkaniem z chrztem, z Kościołem, z łaską od 1966 roku,
to razem zostało jakby przypomniane, czy jest cały czas przypominane przez Kościół, ale w tych czasach zniechęcenia, załamania, to właśnie nowenna milenijna prymasa Wyszyńskiego służyła temu, żeby podnieść, bo przecież pamiętajmy, ona była zaplanowana, kiedy nie było jeszcze października 56. Jeszcze były czasy stalinowskie. Prymas siedział w miejscu odosobnienia, kiedy wymyślił, jeśli mogę użyć takiego niezgrabnego słowa, właśnie ten program podniesienia duchowego Polaków z czasów stalinizmu. Program Wielkiej Nowenny. I następny przejmuje tę pałeczkę w sztafecie, solidarnej sztafecie pokoleń, które nie traktują wspólnoty, niepodzielnej wspólnoty jako przekleństwa, ale starają się zobaczyć w niej coś bezcennego, co powinniśmy przekazać dalej. Tę pałeczkę przejmuje Karol Wojtyła, Jan Paweł II. I nie ma już oczywiście czasu ani miejsca, by zastanawiać się nad tym, jak on do tej roli dochodzi. Zacznę tę drugą część mojego wykładu od miejsca najbardziej naturalnego na cezurę, czyli od oczywiście 16 października 78 roku. Ten wybór uświadomił, sądzę, że większości mieszkańców kraju nazywanego PRL, że są jakąś wspólnotą. Myślę, że zdecydowana większość poczuła się wtedy wspólnotą. Na pewno nie wszyscy, ale zdecydowana większość. Kto wie, czy nawet wśród tych, którzy zgromadzili się wtedy trochę jakby zbulwersowani, trochę zmartwieni, trochę przestraszeni tym, co się stało w gmachu przy Alejach Jerozolimskich, gdzie dzisiaj Agencja Rozwoju Przemysłu i różne banki, a kiedyś był Komitet Centralny, bo tam natychmiast zwołana została narada. Nawet myślę, że w niektórych z nich mogła się zrodzić ta myśl, to jednak coś znaczy, że Polak został papieżem. Nie chcę przeceniać tego, ale nie wykluczam wcale takiego odruchu, który naturalnie był tłumiony przez poczucie problemu politycznego dla towarzyszy z Komitetu Centralnego. Co tu robić z takim wrogiem, tak podniesionym, prawda? Ale chodzi mi o to, że ci, którzy żyli wtedy świadomie, pamiętają ten moment jako właśnie szczególny moment swojego życia. Coś, co nie miało indywidualnego wymiaru, dla każdego z nas, kto wtedy żył, to robiliśmy coś tam w tym dniu. I nagle okazał się ten dzień bardzo ważny dla każdego z nas. Przez coś wspólnego, przez coś, co nas podniosło. To był moment solidarności danej nam przez wybór Jana Pawła II na papieża. Przez ten akt Ducha Świętego na Watykanie. Jan Paweł II był wyjątkowo, powiedziałbym, dobrze przygotowany, o tym już nieraz mówiłem, nie będę jakby tutaj rozwijał tego wątku, ale do tego, żeby tak właśnie zinterpretować swój wybór. Był uczniem największych polskich romantyków. Tak go wychowała szkoła imienia Macieja Miechowity w Wadowicach, tak go wychował Uniwersytet Jagielloński ówczesny w 1938-1939 roku. Tak go wychowała ojczyzna wtedy, w tamtym pokoleniu, właśnie pokoleniu rocznika 1920. Autorytetami byli nie wśród tych, których się wstydzi. Józef Piłsudski, to prawda. I Adam Mickiewicz zaraz pewnie gdzieś tam na drugim miejscu. I Tadeusz Kościuszko, ale Juliusz Słowacki dla Karola Wojtyły. Ze swoimi wielkimi wizjami Polski. Stanisław Wyspiański, który inaczej, czy Cyprian Kamil Norwid, którzy z trochę innej perspektywy, różnie rozkładając akcenty, ale także żyli przecież i swoją twórczością to wyrazili, myślą o Polsce jako o wielkiej rzeczy. Polska to jest wielka rzecz. Tak właśnie każdy z nich o tym myślał. Krasiński, Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Norwid. Wszyscy oni byli fundamentalnie ważni dla myśli Karola Wojtyły. I to znaczenie wspólnoty podkreślał nie tylko solidarności tak budowanej wokół naturalnej, jak to interpretował, wspólnoty narodowej, ostatniej naturalnej wspólnoty, bo pierwszą jest rodzina, następną i ostatnią naród. Ludzkość oczywiście jest najszerszą wspólnotą, ale nie ma pomiędzy nimi już żadnych pośrednich, prawda? Nie państwo, nie federacja, tylko właśnie rodzina, naród i ludzkość. Otóż podkreślał znaczenie tej wspólnoty Jan Paweł II także w życiu
innych narodów, w ogóle w życiu ludzi, ta wspólnota jest czymś bardzo ważnym. Mówił o tym, odprawiając pierwszą swoją pasterkę na Watykanie 24 grudnia 1978 roku, kiedy kierując tradycyjne orędzie bożonarodzeniowe do świata mówił: człowiek żyje, pracuje, tworzy, cierpi, walczy, kocha, nienawidzi, wątpi, upada i podnosi się we wspólnocie, razem z innymi. To podkreślił, że nie jest tak, że możemy się wyabstrahować, poczuć się jak Gombrowicz, uciec od wspólnoty. Nie, wszystko, co czyni nas ludźmi, dokonuje się we wspólnocie, zarówno w dobrym, jak i w złym. I to właśnie ta ogólna, najogólniejsza, powiedziałbym, refleksja wiodła Jana Pawła II, oczywiście w sprzęgnięciu z tym instynktem patriotycznym wyniesionym zarówno z wychowania, jak i z czegoś może jeszcze głębszego, do myśli o potrzebie okazania swojej solidarności czynem z własną ojczyzną, którą musiał opuścić wskutek wyboru na urząd następcy świętego Piotra. I no, zaczyna intensywne starania o pielgrzymkę, o zrealizowanie pielgrzymki do ojczyzny. Spotyka się w związku z tym nawet 14 stycznia 1979 roku z Andrzejem Gromyką, ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, słynnym Mister Niet, prawda, tym, który potrafił konsekwentnie siedzieć i odmawiać. Ale dlaczego przywołuję to spotkanie ze stycznia 1979 roku? Nie tylko, żeby pokazać go jako konieczny etap przygotowania pielgrzymki do Polski, przekonywania Moskwy, by jednak nie zapaliła czerwonego światła Gierkowi w tej sprawie, ale także dlatego, by pokazać, że są jakieś granice otwarcia na drugiego człowieka. Papież po tej rozmowie stwierdził, że nie mógł kontynuować tego wątku rozmowy o braku wolności religijnej w Związku Sowieckim z tak wytrawnym kłamcą. To znaczy, są ludzie, o których wiemy, przekonujemy się niestety, że żadne argumenty nie dotrą, że rozmowa, dialog, aczkolwiek tak cenny w naszych relacjach międzyludzkich, nie zawsze okazuje się możliwy. To także dlatego przywołałem ten akurat wątek. No oczywiście Jan Paweł II prowokował niejako tego przedstawiciela władz Imperium Sowieckiego, a raczej całe te władze, swoimi gestami, które świadczą o czymś, na co również chciałem zwrócić uwagę. Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu, tak jak wcześniej jako Karol Wojtyła i jak równolegle robił to wcześniej prymas Wyszyński, rozumie Polskę jako część większej wspólnoty historycznej, wspólnoty historycznej Rzeczpospolitej. To jest coś bardzo ważnego, co kieruje tę myśl o wspólnocie, której służy, z którą czuje solidarność Jan Paweł II, ku szerszemu kręgowi wspólnoty historycznego losu, wspólnoty historycznej budowy, nazywanej najczęściej Rzeczpospolitą. Mówię o tym dlatego, że to poczucie misji, które konsekwentnie od wyboru na papieża do ostatnich swoich dni Jan Paweł II wyrażał, na pewno może być nazwane poczuciem misji. Polska istnieje przez misję, nie sama dla siebie. Wspólnota nie jest tylko dla siebie. To nie było rozumienie w każdym razie tej wspólnoty przez Jana Pawła II. I oczywiście wielu się z tym nie zgadza. Dzisiaj, no powiedzmy, część naszej sceny politycznej sympatyzująca z Konfederacją, na pewno nie wszyscy, ale część, no, interpretuje tę wspólnotę, której chciałaby służyć wyłącznie wąsko, w tych granicach, które zakreśla pojęcie narodu etnicznego, wspólnoty państwowej polskiej i wszystko, co może tej tak rozumianej wspólnocie zagrozić wedle interpretatorów tych zagrożeń, czasem bardzo, powiedziałbym, upraszczających rzeczywistość, jest traktowane jako zło, które trzeba przekreślić, odrzucają wszelką szerszą misję. Więc rozumiem, że tu jest punkt kontrowersji, ale jeśli mówimy o Janie Pawle II,
i o Solidarności, to dla Jana Pawła II i dla Solidarności Polska nie była sama dla siebie. I Jan Paweł II i Solidarność chciały służyć Polsce, ale nie tylko. Oba te fenomeny, fenomen duchowy Jana Pawła II i fenomen Solidarności, który stworzył w dużym stopniu, łączy poczucie misji. Na to chciałem zwrócić uwagę również. Oczywiście wiemy o znaczeniu pielgrzymki tej pierwszej, słów wypowiedzianych tu w Warszawie, swoistego bierzmowania dziejów dokonanego na koniec dziejów Polski, dokonanego już na Błoniach Krakowskich 9 czerwca 79 roku. Ale ja chcę zwrócić uwagę na coś pomiędzy, to znaczy na homilię Jana Pawła II na polu lechowym, znaczy na Błoniach Lecha, przepraszam, w Gnieźnie 3 czerwca 79 roku. Bo tam najmocniej Jan Paweł II przedstawił właśnie tę wizję Polski jako w pewnym sensie przewodniczki, która ma obowiązek poprowadzić dalej całą wspólnotę, można by to jeszcze szerzej nazwać, Europy Wschodniej. Wymieniał trzy narody, Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, ale także Litwinów, Chorwatów, Serbów, Bułgarów, Węgrów. Wszystkich ich wymieniał jako, powiedziałbym, dzielących wspólnotę losu oczywiście ofiar systemu komunistycznego, choć ta nazwa nie padła, ale wiadomo było, że tego dotyczy ta wspólnota, ale także wspólnoty, powiedziałbym, tej młodszej w chrześcijaństwie Europy, młodszej od zachodniej części, która wcześniej przyjęła chrześcijaństwo. To cały czas jest bardzo ważny wątek w myśli, w dziedzictwie Jana Pawła II. Jesteśmy razem. Nasza przyszłość jest także uwarunkowana przez wspólne doświadczenie, wspólny los. I to wezwanie, które można by podsumować słowami wypowiedzianymi na końcu tej pielgrzymki, na Błoniach Krakowskich. Powtórzę je, zanim skończę to, przepraszam za długie zdanie. Cytat z Jana Pawła II z homilii 9 czerwca 79 roku. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. To były ostatnie słowa Jana Pawła II w tej pielgrzymce. I one wydały owoc razem z wcześniej wypowiedzianymi słowami tu w Warszawie i gdzie indziej. Wydały owoc w postaci Solidarności. Ten moment, w którym pojawia się Jan Paweł II w roli budziciela tej wspólnoty, budziciela Solidarności, znów doskonale uchwycił, celowo wybieram tego poetę, ponieważ nie kojarzy się on właśnie z takim dziedzictwem, powiedziałbym patriotycznym jednoznacznie, ale znów bezbłędnie opisał Czesław Miłosz. Ja akurat wolę Herberta, wolę innych poetów, ale tutaj chcę jakby pokazać, jak ktoś, kto był czułym barometrem emocji, nastrojów i dziedzictwa polskiej poezji, potrafił to wyrazić właśnie wtedy, w odzie na urodziny Jana Pawła II, to nieco później oczywiście napisanej, Miłosz tak pisał o swoim rozumieniu jego posługi. Przychodzimy do Ciebie, ludzie słabej wiary, abyś nas umocnił przykładem swego życia i oswobodził od niepokoju o dzień i rok następny. Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni, co znaczy jeden człowiek i jak działa świętość. Myślę, że warto sobie te słowa powtarzać. Kiedyś, 40 lat temu, 30 parę lat temu jeszcze, prawie w każdym polskim domu był portret Jana Pawła II i odgrywał taką rolę, jaką właśnie wypowiedział, może niezbyt piękną poetycką mową, ale przecież z serca wypowiedział Miłosz. Przypominał nam, co może jeden człowiek i co i jak działa świętość. Jak ona zadziałała w niezwykły sposób, pokazała właśnie Solidarność. To nie Lech Wałęsa jest prawowitą, powiedziałbym, twarzą Solidarności, ale właśnie to zdjęcie na bramie Stoczni Gdańskiej,
to zdjęcie, które trzymało razem nie tylko stoczniowców za tą bramą w akcie protestu, strajku, ale miliony Polaków z tymi stoczniowcami. Przecież nie wiedzieliśmy nic o Wałęsie wtedy. Ani dobrego, ani złego, po prostu nic. A jednak reagowaliśmy na ten strajk, na ten protest solidarnością. Właśnie tym. Otóż taki moment, kiedy ta wizja solidarności obudzonej przez pielgrzymkę oczywiście, przez pierwszą pielgrzymkę zderza się z rzeczywistością, w której jesteśmy ludźmi. Jesteśmy nie aniołami, tylko zjadaczami chleba. No, chyba najdrastyczniej ujawnił się przy pierwszym spotkaniu Jana Pawła II z Lechem Wałęsą. To było 15 stycznia 81 roku, kiedy papież przyjmuje delegację Solidarności i Lech Wałęsa przed Janem Pawłem II urządza karczemną awanturę Annie Walentynowicz, chcąc ją wypchnąć, żeby jej tam nie było, bo czuje w niej jakąś konkurencję Lech Wałęsa. Tak było, naprawdę, no to jest zanotowane. To było coś bardzo niesmacznego, no, spotkanie kogoś, kto urastał wtedy w naszych oczach do roli, no, niewątpliwie przywódcy, formalnego przywódcy strajku sierpniowego, Lech Wałęsa, i kogoś, kto no, był bezdyskusyjnie największym autorytetem tamtego czasu i mam nadzieję, że pozostaje nim nadal, Jan Paweł II. No i taka właśnie awantura przed Janem Pawłem II, bardzo brutalna. Wtedy właśnie Jan Paweł II powiedział, że solidarność powinna być ruchem o coś, a nie przeciw komuś. Coś bardzo ważnego. Coś, co bardzo dzisiaj warto przypomnieć. Dzisiaj jesteśmy tak zapiekli we wzajemnych wrogościach, że najczęściej identyfikujemy się no właśnie poprzez wrogość do drugiej strony. Czasem spychając na margines to, co jest dla nas najważniejsze. Oczywiście uogólniam, nie wszyscy tak myślą, nie wszyscy tak myślimy, ale wiemy, że te emocje przesuwają się bardzo wyraźnie w stronę przede wszystkim emocji negatywnych, które nas mobilizują. O tym przypominał papież, że nie na tym polega solidarność. Solidarnie się bronili, mówi definicja ze słownika Karłowicza Niedźwieckiego-Kryńskiego. Coś ważnego bronili, a nie przeciw komuś. To jest mniej tutaj ważne. Ale pamiętajmy, że te złe emocje nie wynikają tylko z natury ludzkiej, bo one są w naszej naturze, prawda, do których można się odwołać, ale dlatego, że ktoś się cały czas pobudza, że ktoś realizuje swoją misję rozbijania naszej wspólnoty, realizowania swojego projektu, jak się to dzisiaj mówi. Przypomnijmy, że już 13 listopada 79 roku, a więc tuż po pielgrzymce papieża do Polski, kiedy w Moskwie oczywiście obserwowano to bardzo czujnie, odbyła się specjalna narada na Kremlu, zakończona wydaniem dyrektywy wymierzonej konkretnie przeciwko papieżowi, mającej na celu szkalować, dyfamować, dzielić te powiedziałbym, dobre emocje skierowane ku Janowi Pawłowi II, niszczyć jego autorytet. W tej specjalnej komisji, która miała się tym zajmować, znajdował się zastępca szefa KGB, Wiktor Czebrikow, główny ideolog Związku Sowieckiego jeszcze z czasów stalinowskich, Michał Susłow i młody, nowy narybek, w sekretariacie Komitetu Centralnego Michał Gorbaczow. To byli ci przywódcy tej grupy operacyjnej, która miała zajmować się szkalowaniem, niszczeniem imienia Jana Pawła II. I myślę, że warto przypomnieć tę dyrektywę, która daje początek tej akcji. Dyrektywę z Kremla z 13 listopada 79 roku. Bo dzisiaj, 44 lata później, ona nadal działa. Nadal działa, funkcjonuje ta dyrektywa. Telewizja TVN przecież została założona przez ludzi, którzy wywodzą się z kręgu agentów służb specjalnych, tych, jakie służyły dyrektywie, jakie służyły Moskwie, jakie służyły Kremlowi. Oczywiście na pewno niemała część dziennikarzy, a jeszcze większa, ogromna większość odbiorców tej telewizji czy największych portali nie ma nic wspólnego ze służbami dawnego systemu, ale stają się ofiarą
tej właśnie akcji świadomie zaplanowanej, zakrojonej i trwającej nieprzerwanie od 44 już ponad lat. Akcji, która ma zniszczyć naszą solidarność, która ma zniszczyć naszą wspólnotę, która ma zniszczyć naszą pamięć. Jednym z rezultatów tej akcji jest to właśnie, z czym mamy do czynienia w wynikach owej ankiety, owego badania stanu świadomości najmłodszego pokolenia. To jest walka, to jest zderzenie, można tak powiedzieć, dwóch różnych misji. Ale by nie przekroczyć czasu, już bardzo krótko tylko powiem o tych następnych etapach uporczywego wysiłku Jana Pawła II, by tej misji solidarności być wiernym, by ją przenieść w nasze czasy. Oczywiście nie realizował jej sam, pamiętajmy, no Solidarność była ruchem 10 milionów osób. Ile z tych 10 milionów z powodów ideowych, duchowych przystąpiło do tego ruchu, z jakich powodów, jak interpretowanych, to już bardzo trudno będzie oszacować, ale na pewno dla wielu milionów, dla wieluset tysięcy, co do tego nie może być wątpliwości, to duchowe wspólnictwo z Janem Pawłem II, z jego wizją Solidarności było najważniejszą motywacją. I jakimś echem tej motywacji, która przecież wpisana była we wspólne rozumienie naszych dziejów jako tradycji walki o wolność, misji tej walki, walki za naszą i waszą, która przecież nie zrodziła się tylko w kręgu Kościoła katolickiego, ale akurat Joachim Lelewel ją stworzył w 1830 roku, tę dewizę w Powstaniu Listopadowym. Ta głębsza tradycja polskości dała także o sobie znać w ruchu Solidarność w postaci, którą można ukazać jednym skrótem, jednym wydarzeniem. To jest wrzesień roku 1981, pierwszy zjazd Solidarności, posłanie pierwszego zjazdu do robotników Europy Wschodniej. To warto pamiętać o tym. Ta inicjatywa pochodziła z bardzo konkretnego kręgu rodzącej się Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, jego kontaktów z pochodzącym z Brześcia, ale po stronie już białoruskiej, Mikołajem Iwanowem, dziś bardzo zasłużonym historykiem. I tam właśnie na tym styku pojawiła się myśl, że przecież po stronie sowieckiej, po wschodniej stronie granicy, na terenie Ukrainy, Białorusi, ale także w Rosji są ludzie, którzy z wytęsknieniem wypatrują znaku nadziei w tym odrodzeniu, które się dzieje tutaj w Polsce i że nie powinniśmy o nich zapomnieć. I tak rodzi się pomysł napisania owej odezwy realizującej tę misję wolności, misję, dzięki której Polska nie jest tylko dla siebie samej, ale żyje pewnym posłannictwem i wznosi się niejako ponad siebie, ponad te kłótnie wewnętrzne. Otóż ta odezwa, pomimo wewnętrznych dyskusji na zjeździe, część, pamiętamy, tam było chyba 40 paru agentów, jak dzisiaj wiemy, na tym ogromnym zjeździe, którzy starali się go rozbijać od środka, ale pomimo to jednak odezwa, do której przyłożyło rękę kilka innych osób, między innymi Jan Lityński, już nieżyjący, związany z Gazetą Wyborczą zresztą, ale to nie ma znaczenia. W tym przypadku przyłożył rękę do czegoś, moim zdaniem, bardzo ważnego, bardzo pozytywnego. Zostawiła taki widomy ślad poczucia misji Solidarności Polskiej z szerszym kręgiem, kręgiem Europy Wschodniej, z tą wspólnotą losu zniewolonych przez system komunistyczny, który trzeba wspólnie obalić. Do tego także Jan Paweł II nawiązywał. Ja wspomniałem o tym, że prowokował jakby od początku swojego pontyfikatu. Przypomnijmy, w momencie wyboru zdecydował się wysłać swoją kardynalską czapeczkę, już mu niepotrzebną, cuketto czerwone czy szkarłatne, jako wotum pod obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej do Wilna. Odwiedził zaraz po wyborze kardynała Josifa Slipego, można tak powiedzieć, duchowego przywódcę Ukraińców, przynajmniej zachodniej części Ukraińców.
wieloletniego więźnia łagrów, przywódcę kościoła unickiego. Zwracał się, litewskiego biskupa uczynił podsekretarzem stanu w sekretariacie stanu w Watykanie. Natychmiast skierował listy do Węgrów, zachęcając episkopat węgierski do większej śmiałości w obronie praw podmiotowych narodu węgierskiego wobec władzy komunistycznej, czy do czechosłowackiego episkopatu. No, starał się rozruszać, przepraszam, od początku właśnie ten szerszy obszar niż tylko ujęty w granicach PRL. Przesłaniem nadziei w tej wspólnej walce o wolność od komunistycznego zniewolenia. I do tego nawiązywał także w momencie, kiedy to zniewolenie zostało znowu narzucone. Już nie mówię o aspektach politycznych czysto działań Jana Pawła II, liście do Breżniewa z grudnia 80 roku, o spotkaniu z Reaganem w 82 roku. Skupiam się już tylko na najważniejszych punktach, które można właściwie zidentyfikować z kolejnymi pielgrzymkami. 83 rok, pielgrzymka po zawieszeniu stanu wojennego, której warto wymienić chyba, no myślę, że przynajmniej dwa elementy, o których czasem zapominamy. Jeden to jest tutaj wizyta w kościele ojców kapucynów, by uczcić pamięć czczoną tam specjalnie Jana III Sobieskiego w związku z 350. wtedy rocznicą odsieczy wiedeńskiej. Tak, odsiecz wiedeńska, wielu mędrków mówi, no głupota, po co, znowu pomogliśmy komuś, kto był dla nas niewdzięczny. To jest część misji. Misji, którą Polska ma jako przedmurze historyczne, miała do wykonania. I to było ważne dla Jana Pawła II, to było ważne dla Józefa Piłsudskiego, to było ważne dla dużej części Polaków. Ktoś dzisiaj się z tym nie zgadza, śmieje się z tego, ale jeśli mówimy o Janie Pawle i o Solidarności, to tak to wyglądało, że wspomnienie odsieczy wiedeńskiej było czymś bardzo ważnym. Tak, po to tutaj jesteśmy, żeby się solidarnie bronić wobec zagrożenia wartości dla nas najcenniejszych, jaką jest chrześcijańska tożsamość Europy, prawda? Oczywiście jest także to, co indywidualnie pokazuje tę solidarność jako poprzez twarz cierpiącego drugiego, tak jak to ujmował Józef Tischner, Barbara Sadowska, która straciła swojego syna Grzegorza Przemyka. Jej spotkanie z Janem Pawłem II jest właśnie tego symbolem niewątpliwie najważniejszym. No ale potem przychodzi rok 84, coś co najbardziej wiąże się z tym miejscem, śmierć księdza Jerzego. I tu warto sobie w kontekście Solidarności właśnie przypomnieć tę postać, doskonale wyrażającą przez swoje działanie istotę Solidarności, tak jak rozumiał ją Jan Paweł II. Przypomnijmy sobie coś, o czym czasem zapominamy. Co wymyślił ksiądz Jerzy? Mszę za ojczyznę. Myślę o tym, że jak bardzo nam tego teraz brakuje. Nie mówię, żebyśmy konkurowali pomysłami, ale msze za ojczyznę są nam nadal potrzebne i może nadal właśnie 16 października w tym związku z nadzieją, jaką przyniosło naszemu pokoleniu, starszym pokoleniom, przyniósł wybór Jana Pawła II. To właśnie zidentyfikowanie wspólnoty cierpiących, którym trzeba nieść pomoc, z szerszą wspólnotą ojczyzny, której w całości niepodzielnej trzeba pomagać, której trzeba solidarnie służyć, było w istocie jednym z najważniejszych chyba wyznaczników dzieła księdza Jerzego. I było powodem, dla którego wybrano go sobie za cel mordu politycznego. I niewątpliwie to dotknęło bardzo mocno Jana Pawła II i dał temu przecież wyraz zarówno zaraz po ujawnieniu morderstwa na księdzu Jerzym, jak i rzecz jasna podczas trzeciej pielgrzymki 8 do 14 czerwca 87 roku, kiedy składał tu hołd przy grobie księdza Jerzego. Ale z tej trzeciej pielgrzymki, bo przechodzę już do niej,
od niej zacząłem, od 1987 roku, pielgrzymki odbywającej się w czasie no właśnie jakby najtrudniejszym, bo nie zaraz po stanie wojennym w 1983, kiedy oczywiście byliśmy zgnębieni, w szoku po stanie wojennym, ale jednocześnie to było jeszcze dość krótko po tym stanie. Jeszcze mieliśmy ten zapas, powiedziałbym, duchowych emocji po Solidarności. Te 6 lat takiej szarzyzny, utrwalających się rządów, najbardziej byle jakich z możliwych, tak bym to określił. To wszystko potrzebowało niesłychanie silnego bodźca, żeby nie ulec pokusie, o której już tyle razy słyszeliśmy w słowach Jana Pawła II, by ją odrzucić. W tych słowach tak pięknie wypowiedzianych właśnie na koniec pierwszej pielgrzymki. Byśmy nie ulegli tej pokusie porzucenia tej wspólnoty w trudnym dla niej czasie. To właśnie trzeba było koniecznie próbować zrobić w 1987 roku i starał się to zrobić Jan Paweł II jak potrafił. Ale widać, te zmagania nie zawsze kończą się zwycięsko. W takim doraźnym, powiedziałbym, oglądzie historii. Nie od razu widzimy skutki, nie zawsze przedstawiają się one naszym oczom jako oczywiste, jako pokazujące triumf dobra nad złem. Zło wydaje się często silne albo silniejsze od dobra. I chociaż finalnie jest to złudzenie optyczne, powiedziałbym, to na krótkim dystansie, jaki jest nam dany tutaj, czasem taki nastrój właśnie, że zło zwycięża, odbiera nam nadzieję. I to właśnie z tym nastrojem starał się Jan Paweł II walczyć i wtedy pojawia się ta metafora Westerplatte. To przemówienie tak ważne, na które odpowiedzią jest tekst Donalda Tuska. Mówię o tym dlatego, że no nie wiem, kilkanaście tygodni temu, a może nawet więcej, kilka miesięcy temu, Donald Tusk odwołał się do tego przemówienia o Westerplatte Jana Pawła II, do tej homilii. No, myślę, że jest to jakieś zafałszowanie jego, to jest Donalda Tuska, prawdziwej reakcji w 1987 roku, która była taka, a nie inna, zacytowałem ją. Otóż to przypomnienie obowiązku, albo inaczej, zakazu dezercji, bo na tym polega ten obowiązek, na zakazie dezercji, nie możecie zdezerterować, o tym mówił Jan Paweł II do młodych ludzi na Westerplatte, było czymś bardzo ważnym i bardzo głęboko wpisanym w nasze doświadczenie dwudziestowieczne, w naszą historię, w naszą solidarność. Wyobraźmy sobie teraz, że Jan Paweł II jest we Francji, jest Francuzem i mówi: nie możecie opuścić swojej linii Maginota. No, brzmiałoby to dość śmiesznie i dwuznacznie, nawet powiedziałbym. No bo wiemy, linia Maginota została zbudowana po to, żeby nie trzeba było bardzo się wysilać, tylko siedzieć za tymi umocnieniami betonowymi i dzięki temu Francja była bezpieczna. Hitler linię obszedł, linia była całkowicie bezużyteczna. Nikt się nie bronił w linii Maginota. Czy taka historia jest lepsza? Czy ta historia przegranej, bo Westerplatte jest historią przegranej, można powiedzieć. No cóż, 7 dni się bronili i skapitulowali. Jednak odwołanie do tej historii, historii streszczonej pojęciem Westerplatte, jest odwołaniem zawsze do nadziei zwycięstwa, bo to było moralne zwycięstwo. Już słyszę szyderstwo tak zwanych realistów, którzy mówią, nie ma czegoś takiego jak moralne zwycięstwo. Jest zwycięstwo albo jest przegrana. Albo to my bierzemy do niewoli, albo naszych biorą do niewoli. Otóż tak jest tylko w najkrótszej perspektywie widzenia dziejów. Westerplatte miało ten motyw odbudowujący Solidarność, miało taką rolę w czasie II wojny światowej i liczył na to Jan Paweł II, że ma w 1987 roku. Myślę, że w odniesieniu do niektórych Polaków się nie zawiódł. W odniesieniu do innych przegrał. Wygrał odruch ucieczki, zmęczenia. Ale niewątpliwie jakimś zamknięciem tej pielgrzymki było to miejsce. Była wizyta na grobie księdza Jerzego. Przypomnienie, że czymś, co także cementuje naszą solidarność, jest pamięć o ofiarach poniesionych dla dobra wspólnego. O nich nie możemy zapomnieć. Jeżeli o nich zapomnimy, nie będzie solidarności. Solidarność nie ogranicza się tylko synchronicznie do tego, co jest tu i teraz, ale sięga wstecz nie tylko wspomnieniem wdzięczności wobec tego, co otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń, ale zobowiązania wobec tych, którzy zginęli, padli
na to, żebyśmy byli wyżsi, piękniejsi, szczęśliwsi, jak to pięknie napisał kiedyś Norwid, a za nim cytował później Józef Czapski w swoim przepięknym eseju Łańcuch niewidzialny. Zobaczyć siebie jako ogniwo łańcucha niewidzialnego pokoleń, które budują tę solidarność wielopokoleniową i czasem ponoszą w tej swojej indywidualnej historii ofiarę po to, żeby następne ogniwo tego łańcucha mogło w przyszłość biec. Z nadzieją, że ludzie w następnych tych ogniwach, pokoleniach będą szczęśliwsi, lepsi, skorzystają na tej ofierze. Otóż próba zabrania tego aspektu naszym dziejom, tego aspektu właśnie diachronicznego, przekrojowego, sięgającego wstecz i spoglądającego w przyszłość z nadzieją i zobowiązaniem, była niezwykle silna i wydawało się skuteczna na progu odzyskanej niepodległości w 1989-1990 roku. Przypomnijmy, że to był czas promowania jednej postawy, maksymalnego egoizmu. Jak się czyta wtedy Gazetę Wyborczą, ale nie chodzi mi teraz konkretnie o ten tytuł. Po prostu wtedy czasopisma, telewizje wypełnione były, co może było naturalne. Nie krytykuję tego. Taki był czas, można by powiedzieć, jak to usprawiedliwiali niektórzy swoje wahania koniunkturalne w różnych epokach sowieckich. Taki był czas, że mówiono o bohaterach szybkiej kariery kapitalistycznej, budowanej na pierwszym ukradzionym milionie. To nie był wstyd, jakby wtedy podkreślano, no tak się robi kapitalizm. Prawda? Rozpychamy się, odsuwamy tych, co już są niepotrzebni i do przodu. No, dzięki temu cały kraj idzie do przodu, że ci, co nie nadążają, zostają w tyle i nikt im ręki nie poda. No to była główna filozofia reformy Balcerowicza, prawda? No tak się rozwiniemy, no zostawimy tych w skrócie nazwanych popegeerowcami, a co najważniejsze, zostawimy solidarność. Solidarność jako związek zawodowy, jako zawadę, która już tylko przeszkadza nam w rozwoju. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Tak by można niepoprawnie dzisiaj politycznie strawestować filozofię reform tamtego czasu w stosunku do całego ruchu Solidarności. Solidarność już jest nam niepotrzebna. Potrzebny jest nam zdrowy egoizm, prawda? Indywidualny. I to właśnie, co najlepiej spełnia to hasło Gombrowicza. Ja, poniedziałek, wtorek, ja i tak dalej. Prawda? Zawsze ja tylko się liczy. Otóż w taką atmosferę wjeżdża Jan Paweł II w 91 roku w swoją pierwszą pielgrzymkę do wolnej już Polski. I spotyka się po raz pierwszy z odrzuceniem. Tak, częściowym odrzuceniem. Oczywiście większość z nas pojawiła się na tym szlaku Jana Pawła II. Znowu były nas miliony. Ale ton mediów najważniejszych, publicznych, tych prywatnych gazet, które wtedy były nieliczne, ale już nadawały ton, był taki, no po co papież przyjeżdża? Ile będzie kosztowała ta wizyta? To było pierwsze pytanie wtedy postawione. Ileż to można byłoby żłobków zbudować i tak dalej, prawda? Druga kwestia najczęściej podnoszona, tak to sformułował wtedy ówczesny redaktor naczelny Znaku Krakowskiego, późniejszy wicepremier Jarosław Gowin. Papież przyjechał do Polski, której już nie rozumie. Papież już nie rozumie Polski, stwierdził redaktor katolickiego miesięcznika Znak. No to po co on przyjeżdża, skoro nie rozumie tej nowej rzeczywistości, prawda? No nie mówię już o dużo ostrzejszych, motywowanych ideologicznie atakach, które już wtedy były. Bardzo brutalne ataki na Jana Pawła II. Jako strażnika Ciemnogrodu i tak dalej, i tak dalej. To już wtedy można było przeczytać. Otóż niejako uprzedzając to, Jan Paweł II już w czasie swojej wcześniejszej pielgrzymki do Czechosłowacji, to była pierwsza jego pielgrzymka do kraju Europy Wschodniej po zmianach politycznych, gdzie przyjmował go nowy prezydent Václav Havel, papież zwrócił uwagę na próbę odwrócenia się od tej wspólnoty Europy Wschodniej, wspólnoty dziedzictwa historycznego, ważnego dla całej Europy, tymi słowami. Mówił tak wtedy, czyli w kwietniu 90 roku w Pradze. Zauważmy, jak zostałoby zubożone, zachwycające piękne tego miasta o 100 wieżach, mówił o Pradze, gdyby zabrakło w nim sylwetki katedry i tysiąca innych klejnotów chrześcijańskiej kultury. Przypomnę sobie, przepraszam, że przerwę ten cytat.
takie pismo kilka lat później zaczęło wychodzić w Krakowie, awangardowe, Haart się chyba nazywało, w którym no właśnie jako taki pomysł na odnowienie Krakowa było to, żeby zamienić wszystkie kościoły w Krakowie w rakiety i wystrzelić w kosmos. To dopiero by Kraków stał się nowoczesny, jakby nie było w nim ani jednego kościoła, wszystkie by wyleciały, prawda? No więc coś takiego wyobraził sobie Jan Paweł II w stosunku do Pragi i pyta, co by to było? O ileż uboższe byłoby życie duchowe, moralne i kulturalne tego narodu, gdyby zostało zeń wyłączone albo zapomniane to, co było, jest i będzie inspirowane przez wiarę chrześcijańską. Gdyby pamięć historyczna Europy nie sięgała głębiej niż do ideałów oświecenia, ta nowa jedność Europy miałaby płytkie i chwiejne podstawy. Przed tym ostrzegał Jan Paweł II w kwietniu 90 roku, przed przyjazdem do Polski. A cała pielgrzymka do Polski była osnuta wokół przypomnienia dekalogu i pamiętamy, niektórzy z nas pamiętają, jak dramatyczny miała przebieg, jak dramatyczne miało przebieg spotkanie w Masłowie na lotnisku pod Kielcami, gdzie papież mówił o przykazaniu nie zabijaj. No tam grzmiał, rzeczywiście to słowo tak nadużywane przez media współczesne było adekwatne. Mówił w najwyższym napięciu, bo mówił, że obchodzi go to, bo to jest jego matka, jego ojczyzna. Tak wyrażał istotę tej solidarności wielopokoleniowej. Czuł się synem tej ojczyzny i bolało go to, że tak nie tylko bezkarnie morduje się miliony dzieci nienarodzonych, ale że sławi się to jako drogę do postępu. To go bolało i przeciwko temu protestował z całą siłą. Pamiętajmy jednak przy okazji tamtej pielgrzymki, że przecież Jan Paweł II także przyjechał drugi raz w 91 roku, w sierpniu, po to, żeby spotkać się z młodzieżą całego świata na Jasnej Górze. I wtedy szczególnie ważna dla niego i podkreślane to było przez niego, były delegacje narodów, krajów Związku Sowieckiego, no bo jeszcze Związek Sowiecki formalnie istniał wtedy. Zwraca uwagę tam na tą misję, która jest dalej do zrealizowania, wyzwolenia całej Europy Wschodniej dla Chrystusa, dla wolności duchowej. I to właśnie połączenie misji skierowanej na obszar Europy Wschodniej z poczuciem w pewnym sensie nowej misji ratowania dziedzictwa chrześcijańskiego Europy Zachodniej, Europy w ogóle, łączy się coraz wyraźniej w nauczaniu Jana Pawła II adresowanym do Polski. Polski solidarnej ze swoim dziedzictwem, Polski solidarnej ze swoją misją, która sięga także w przyszłość. I wtedy właśnie w 93 roku, udzielając wywiadu dziennikowi La Stampa turyńskiemu z okazji 15-lecia pontyfikatu, Jan Paweł II nawiązał do sytuacji Europy i miejsca Polski w tym kontekście. No bo w Polsce część mediów mówiła wtedy, no zrzućmy z siebie ten ciężar garbatej polskiej historii i wejdźmy do Europy. Tam zostawimy na progu do tego klubu szczęśliwego całą naszą złą przeszłość, naszą nienawiść do sąsiadów i tak dalej. Do tego streszczano, prawda, całe dziedzictwo polskie, do polskiego piekła i zabijania sąsiadów. Europa nas wyzwoli, wyemancypuje od tego ciężaru przeszłości. Nie będziemy, no uciekniemy, nareszcie zrealizujemy tę ucieczkę, szczęśliwą ucieczkę od polskości. Jan Paweł II tak na to odpowiadał. Rzecz jasna, ja nie jestem przeciwny tak zwanemu wejściu Polski do Europy, ale nie zgadzam się, by z dążenia tego czynić coś w rodzaju fetysza, fałszywego fetysza. Według zwolenników tej koncepcji wejście Polski do Europy powinno oznaczać wprowadzenie systemu ultraliberalnego, konsumpcyjnego, wyzutego z wszelkich wartości i narzuconego przez propagandę. W istocie rzeczy Polska nie potrzebuje wchodzić do Europy, stanowi bowiem jej część, znajduje się w jej centrum. Istotne jest, by mogła do niej wnieść swe własne wartości, a nie bezkrytycznie i ślepo przystosowywać się do zachodnich obyczajów, przejmując to, co w nich jest najgorsze. Widzę, że spojrzałem na zegarek, że już się rozgadałem za bardzo. Chciałem jeszcze omówić kolejne pielgrzymki, ale czasu braknie wtedy choćby na najkrótsze pytanie. Postawię więc tutaj trzy kropki, by tylko zwrócić uwagę w podsumowaniu na pewnego rodzaju próbę rozbijania solidarności przez szczególnie
skuteczne narzędzie. Nie frontalne, nie młotkiem w głowę, ale przez ośmieszenie. To jest doskonała metoda. Śmiać się z tego styropianu, a Jan Paweł II już nie będzie atakowany frontalnie, tak jak w 1991 roku był frontalnie zaatakowany, po prostu frontalnie. Wróg skrytykować, odrzucić. Ale inaczej, kiedy Jan Paweł II przyjeżdża w 1997 roku do Polski, bo 1995, pamiętamy, nie, no przyjechał tylko na jeden dzień do Skoczowa, wyraźnie dystansując się od rzeczywistości zdominowanej przez układ pokomunistyczny wtedy z premierem Oleksym, prezydentem Kwaśniewskim. Kiedy w 1997 roku przyjeżdża, to już jest pokazywane inaczej. To już jest uśmiechnięty staruszek, trochę taki bezbronny, mówi coś o upierzu, łupież, papież, takie skojarzenia, prawda? No coś śmiesznego, to już jest niegroźny człowiek. Tak jak w 1999 roku co zostanie? Kremówki tylko zostaną. I to okaże się niezwykle skuteczna metoda, dużo skuteczniejsza od jakiejkolwiek innej. Metoda, która sprawiła, że młodemu pokoleniu wychowanemu po śmierci papieża został ten przekaz tylko, oczywiście szyderczo naświetlony. Kremówki, łupież, brzydkie pomniki, no to jest wszystko, co zostało z Jana Pawła II. Ta nowa metoda, znacznie bardziej perfidna i znacznie bardziej skuteczna od wcześniejszych metod, takich jak zamach z 13 maja 1981 roku, wydaje mi się warta tutaj uwypuklenia. Ale by nie kończyć na tych nowych metodach, zwalczania Jana Pawła II, zwalczania naszego dziedzictwa, ośmieszania, wyszydzania. Szyderstwo jest tutaj szczególnie celnym, właściwym słowem. Lepiej oddać ostatnie słowo właśnie Janowi Pawłowi II, obrońcy Solidarności. W 1999 roku, kiedy papież znowu stanął blisko miejsca, gdzie było Westerplatte w Sopocie, przypomniał ze szczególną siłą dziedzictwo Solidarności, żebyśmy o nim nie zapomnieli i przypomniał, że nie ma Solidarności bez miłości. To był motyw przewodni tej pielgrzymki. Ale miłość nie oznacza, powiedziałbym, wolnej miłości w stylu hipisowskim, ale oznacza miłość odpowiedzialną. Miłość i odpowiedzialność, o której pisał kiedyś w swoim dziele jednym z najważniejszych Karol Wojtyła. Miłość, która łączy się z odpowiedzialnością za wspólnotę. Nie tylko za drugiego człowieka, ale solidarność rozumiana jako solidarność ze wspólnotą, którą obejmujemy swoją miłością. Tą wspólnotą wielopokoleniową. I ostatnia pielgrzymka z 2002 roku to przesłanie Bożego Miłosierdzia. Łagiewniki są oczywiście tutaj centrum najważniejszym tej pielgrzymki i tego nauczania. I słowa wypowiedziane w Łagiewnikach przypominają mocniej niż jakiekolwiek inne o tym, że papież swoją solidarność, swoją wizję Polski łączy zawsze z wizją misji. Przypomina iskrę, która ma wyjść z Polski. Nie możemy dopuścić, żeby tę iskrę ktokolwiek mógł zgasić. Bardzo Państwu dziękuję.